Choroba hematoonkologiczna trochę różni się od chorób onkologicznych. Pacjent jest skupiony na całym swoim ciele i rzeczywiście to bywa trudne emocjonalnie. Jeśli chodzi o motywację dotyczącego leczenia, przejścia przez każdy etap choroby, bardzo ważne jest ustawienie sobie celu. To, że zmagamy się z chorobą, to nie oznacza, że mamy się zupełnie wyłączyć z naszego dotychczasowego życia. Istotne jest to, aby w ogóle cały proces leczenia poukładać sobie na różne mniejsze i większe zadania. To pozwala nam poczuć się skutecznym. Przejście przez kolejny etap, dojście do jakiejś sytuacji, zakończenie jednego etapu leczenia, wejście w następny, daje nam takie poczucie sprawczości. Ale to również musi się przekładać na nasze życie prywatne, aby mieć cel, aby mieć zadanie, aby nie było tak, że jesteśmy teraz tylko pacjentami hematoonkologicznymi, tylko jest ten świat również na zewnątrz, taki, który właśnie nas dopinguje, motywuje i dodaje sił do działania w tej trudnej, niełatwej walce, ale do pokonania.